Witajcie! Zbliża się zima. Jesteśmy w Zakopanem, w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal. Zapraszam na pierwsze wydanie Wiadomości spod Nosala. Już mogę? Już mogę? Jestem Mistrz Stramuś. Witam w studiu Wiadomości z Nosala. Dzisiejsze pierwsze wydanie poświęcone jest przygotowaniom do sezonu. Ale na początek kilka słów o Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal. Bocza Góry Nosal to jedna z najsłynniejszych tras narciarskich w Polsce. Najsłynniejszym narciarzem obiektu był papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła lubił tu szusować. Ostatnia dekada pokazała nowe oblicze Nosala. Pomaga w tym bardzo nietypowe ułożenie terenu. Główny stok Nosala zakończony jest wypłaszczeniem, na którym powstały trasy łatwe i bardzo łatwe. Idealne do stawiania pierwszych narciarskich kroków oraz do doskonalenia techniki. Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal jest miejscem przyjaznym dzieciom i ich rodzicom poprzez dostosowanie do nich infrastruktury i oferty. Poza tym w Zakopanem i jego okolicach nigdzie już nie znajdzie się takich tras, które są od siebie oddzielone, nie krzyżują się i tym samym są bardzo bezpieczne. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie rodzic może mieć na oku całą swoją jeżdżącą rodzinę. Kalendarzowa zima zaczyna się co prawda dopiero 21 grudnia, jednak do tego czasu zapewne już spadnie śnieg. Zanim trasy będą gotowe, warto wykorzystać czas oczekiwania. Ojejciu, jejciu, co mi się stało z moimi nartkami? Całe lato nartki leżały w gawrze, czekając na zimę i teraz widzę, że chyba się troszkę popsuły. Muszę chyba się z tymi nartkami udać do serwisu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Misia Stramusia. Cześć. Misiu Stramusiu, żeby nartki dobrze jeździły, muszą być tłuste, zole muszą być tłuste, nasmarowane, krawędzie wcześniej jeszcze naoszczone, czyli trzeba po prostu często do serwisu witać. Chodzi o smarowanie nart tej czarnej tutaj właśnie zoli i my tutaj się tym zajmiemy w serwisie. Na ciepło, na zimno są różne smary, są też smary uniwersalne. Uniwersalne smary, no to powiedzmy, że na większość temperatur i grudniowe śniegi, i w lutym, i marcowe, ale one nie są do końca, że tak powiem, pod zawody takie smary. Natomiast dla ogółu narciarzy, jak najbardziej, sam osobiście też swoim dzieciom i sobie takim uniwersalnym smaruję. Krawędzie jak najbardziej trzeba oszczyć i to nie raz na sezon czy dwa, tylko w miarę jak się narty przytępią, nawet potrafią się przytąpić na samym jeżdżeniu po lodzie. Także narty wypada w sezonie, jeśli ktoś jeździ dużo, to nawet i 3-4 razy się oszczy. Co mają zrobić dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartkami? Czy mają się udać do sklepu i kupić sobie nartki? Czy może przyjść do wypożyczalni? My polecamy, żeby wpierw zacząć od naszej wypożyczalni, żeby spróbować dany model bucika, narty odpowiedniej długości, kijeczki. Po pierwsze, czy się dziecku to spodoba, po drugie, czy dany model jest właściwy. Mamy całą gamę bucików różnych, od jednoklamrowych, trzyklamrowych, czteroklamrowych. Buciki się dobiera przede wszystkim do długości stopy, dobieramy do szerokości też. Często właśnie to jest jakby najtrudniejszy dobór. Coś, panie Maćku, o tym wiem, bo ja mam zawsze problem z doborem bucików na swoje duże stopy. Nartki dobieramy do wzrostu pierwsze i do umiejętności, bo jeśli ktoś ma podstawowe umiejętności, no to ta długość może być troszeczkę krótsza. I twardość, czyli sztywność narty, też może być bardziej miękka. Kaski dobieramy przede wszystkim do wielkości głowy, do obwodu. Ważne, żeby kask w trakcie jazdy na nartach nie gonił, nie był za luźny, bo może spaść na oczy i nic nie widać. Poza tym jest niebezpieczny taki luźny kask i jak najbardziej obowiązek zapinania potem
tutaj tej sprzączki, żeby kask w trakcie jazdy na nartach nie spadł z głowy. Ja już mam swój kask zapięty, więc myślę, że jestem przygotowany do sezonu zimowego. Dziękuję za wszystkie informacje, Panie Maciu. Tak, kłaniam się, miłych zjazdów, dziękuję. Pogoda zrobiła się już iście jesienna. Jak widać, jest deszczowo, mglisto i coraz chłodniej. Czekamy na opady śniegu. Jednak od wielu lat w trosce o najlepsze warunki narciarskie na stoku dbają takie oto urządzenia. Moi drodzy, w Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal nigdy nie brakuje nam śniegu. Aby warunki były zawsze dobre do jazdy, często z pomocą przychodzi nam właśnie taka oto armatka śnieżna, która ten śnieg produkuje. Moi drodzy, często mamy te pytanka, jak to jest, że z takiej oto armatki wydobywa się śnieg. Już Wam tłumaczę. Tam gdzieś daleko, daleko na stoku są głęboko zakopane zbiorniki z wodą. Gdy tej wody jest bardzo dużo, wtedy się podpina takie armatki i te armatki zaciągają tą wodę tutaj do siebie. Ta woda wydostaje się, już Wam pokazuję, z drugiej strony przez takie maleńkie dysze. Tutaj te dysze będziemy mieli. Spójrzcie, to są takie malutkie bardzo dysze z malutkimi otworkami i tędy właśnie wydostaje się woda. Ona dosłownie tryska tutaj pod takim dużym ciśnieniem, a ten wiatrak, który się tutaj znajduje, on wtedy tą wodę bardzo wysoko wydmuchuje. Bardzo, bardzo wysoko. I gdy jest mróz, na przykład minus 3, minus 4 stopnie, to ta woda wtedy nam w tym powietrzu zamarza. Jest bardzo daleko wyrzucana i w postaci takich kryształków lodu spada sobie już normalnie na śnieg i tak oto nam powstaje sztuczny śnieg. Niestety, moi drodzy, gdy nie ma mrozu, armata taka piękna jak ta, niestety nie może pracować. Musi być mróz, około minus 4 stopni i woda wtedy również nie może być ciepła, musi być bardzo, bardzo, bardzo zimna. Ta woda wtedy musi mieć około 3-4 stopni, ale na plusie, czyli plus 3-4 stopnie. I gdy jest mróz minus 3-4 stopnie, to wtedy właśnie warunki do śnieżenia są najlepsze. Oczywiście im mróz większy, tym tego śniegu taka armatka może wyprodukować więcej. Takich armatek tutaj u nas pod Nosalem mamy bardzo, bardzo dużo, więc zapraszamy, bo śniegu na pewno będzie sporo. Bardzo ważne, by przed rozpoczęciem narciarskiego sezonu dobrze przygotować się kondycyjnie. Chodzi o to, by nie zaczynać sezonu prosto zza biurka, ale trochę porozciągać nasze mięśnie. Zaczniemy sobie od bardzo prostych ćwiczeń. Kilka wymachów tutaj zademonstrujemy razem z moim kolegą Błażejem. Wymachów rączek do przodu, powolutku, spokojnie, spokojnie. I jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Również do tyłu. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Rączki teraz troszeczkę szerzej. Troszkę staniemy również szerzej na nogach. I parę skrętów do tyłu. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Teraz delikatne tutaj krążenia tułowia. Przejdziemy do tułowia powolutku. Tak, bioderka. Rozkręcimy również. Super. W drugą stronę. Hop, hop. Jak widzimy, bioderka, cały tułów nasz się rusza. Uruchamiamy tutaj nasze wszystkie mięśnie. Rozgrzewamy. Świetnie. Teraz, moi drodzy, taki delikatny luzik, się rozluźniamy, tak, super, i przechodzimy już do kolanek. Rączki na kolanka i parę takich tutaj skrętów w prawo, tak jakbyśmy chcieli skręcać na nartkach. Raz, dwa, trzy i w lewo. Raz, dwa, trzy. Teraz uwaga, lewa noga do przodu,
delikatny wykrok, prawa zostaje z tyłu, rączki wędrują na kolano i powolutku sobie tutaj się już rozciągamy. Tak, wracamy z powrotem i zmiana nogi. Prawa do przodu, lewa zostaje w tyle. Ręce na kolano i się rozciągamy. Teraz łapiemy rączką sobie za głowę i przechył powolutku do prawej strony. Hop, powrót, lewa i w lewą. Hop. I teraz próbujemy rączkami dostać do naszych kostek, do butów, do kostek. Mocny skłon, góra, super, luz i znowu rączki do kolan, do kostek, do bucików, hop, skłon, góra, świetnie. Czy wszyscy rozgrzani? Błażej, jesteś rozgrzany? Tak. Możemy zacząć naszą jazdę na nartach? Już możemy. No to piąteczka, to zaczynamy, hop. Dziękujemy bardzo. Na tym kończymy nasze wiadomości. Zapraszamy na następne i do zobaczenia na stoku. Jedyny miś jeżdżący na nartach zaprasza na wyciągi narciarskie. Nozal Zakopane, miejsce przyjazne dzieciom. Bezpieczne trasy narciarskie, kursy podczas ferii. www.nosal.pl Misiu, baw się razem z nami na